rynku w Białymstoku ustawili budzik. Kiedyś Troskolaski się reklamował, że budzi Białystok, to ustawili budzik. Nie śpi, bo cię przegłosują. Oj, boi się, bo on dobrze wie, jak się fałszuje wybory. W Białymstoku zawsze fałszuje wybory, ostatnio też sfałszował, nie dopuszczając naszego komitetu. Jak się okazało, że wytykamy mu te wszystkie przekręty ze spalarnią śmieci, z tym, co wyprawia jego syn, korupcja, nepotyzm, kamienica Frankowskiego, klub ze striptizem, parasolki obok kościoła i tak dalej, że bardzo boją się głosowania, w którym nie mogą oni policzyć głosów.